Halloween może być dobrą okazją do wspaniałej zabawy. Przekonały się o tym dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Mławie. W poniedziałek, 12 listopada, podopieczni ośrodka obchodzili święto dyni i pieczonego ziemniaka. Tego dnia w szkole było bardzo wesoło. Zaczęło się od wspólnego tańca i śpiewu. Potem przyszedł czas na niespodziankę. Dzieci miały zamienić się w upiorne mumie. Posłużył temu szary papier, którego panie miały pod dostatkiem. Gdy muzyka dobiegła końca, na stolikach czekały już na dzieci okrągłe pomarańczowe dynie. Trzeba było tylko wydrążyć oczy, nos i usta, a potem udekorować i podziwiać efekt swojej twórczej pracy. To jest okazja, tak jak mówiła na początku moja koleżanka, święto dyni i ziemniaka, i każdego roku organizujemy takie właśnie święto. Czy dzieci lubią takie święta? Lubią, ponieważ wtedy właśnie są różne zabawy. No i tutaj mogą się wykazać, prawda? A tu? No już, już tutaj będziemy jeszcze wycinać. Co jeszcze brakuje, Natalia? Nosa. Co brakuje? Nosa. I czego jeszcze brakuje? I buzi. No to powiedz, co brakuje w buzi. Buzi brakuje, pewnie, będziemy wycinać. Adasiu, powiedz nam o tej swojej dyni, jak ona wygląda. Ma buzię, oczy, nos. Co na niej jest? Taki okręg i się otwiera i tam się wstawia świeczkę. A powiedz mi, co ta dynia ma na głowie? Włosy. Piękne, kolorowe i upstrzone dodatkami dynie postawiono w centralnym miejscu sali, tak by dzieci mogły zobaczyć swoje prace. W nagrodę na podopiecznych czekała gorąca niespodzianka. Zgodnie z obietnicą, panie przygotowały coś dla ciała. Jak widać, na pieczone ziemniaki chętnych nie brakowało. I kto powiedział, że jesień musi być smutna?